Najbardziej znany polski bas baryton, uznany na świecie głos wagnerowski i świetny aktor Tomasz Konieczny oraz pianista Lech Napierała są dziś gośćmi sceny klasycznej. Witam panów. Witam bardzo serdecznie. Witam. Myślę, że znakiem rozpoznawczym tego duetu, mimo płyty schubertowskiej, jest jednak Wagner. Dziś go nie usłyszymy. Będą panowie wykonywali Musorgskiego i Twardowskiego, ale jednak nie mogę nie zapytać o Wagnera, skoro stał się on znakiem rozpoznawczym pana Tomasza, zwłaszcza po Bayreuth. Podobno wcale pan nie kochał opery od samego początku, a zwłaszcza Wagnera, więc chciałam zapytać całkiem serio obu panów, czy to jest sztuka, do której się dojrzewa, opera Wagnera? No, ja nie byłem jakimś absolutnie wielkim fanem opery, to zgadza się to, co pani powiedziała, to jest prawdą. Chciałem być reżyserem, potem zostałem aktorem, ponieważ byłem za młody, żeby studiować reżyserię. Epizod jako, Wajdy, znana tak, sprawa. Dokładnie, u Wajdy zadebiutowałem w filmie Pierścionek z Orłem w Koronie. Ja rzeczywiście chciałem być reżyserem, potem tak się to złożyło, że zostałem aktorem, studiowałem aktorstwo i w końcu okazało się, że Konieczny jednak będzie na życie zarabiał śpiewaniem, co przepowiedział mi mój pierwszy nauczyciel śpiewu, pan Edward Kamiński, wielki tenor łódzkiej operetki, ale nie tylko, również opery. No a Wagner? Wagner pojawił się stosunkowo późno w tym wszystkim. Ja oczywiście pojechałem do Niemiec z takim przeświadczeniem, żeby śpiewać Verdiego, żeby śpiewać właśnie Fachu Basso Cantante i tak również rozpocząłem. Stosunkowo szybko okazało się, że jest to głos właśnie, który no ma takie, a nie inne walory, czyli ma duży wolumen, dużą jasność w głosie, czy powiedzmy taką no, dźwięczność w głosie, która właśnie pozwala na śpiewanie pozycji z tej ciężkiej muzyki, czyli Wagnera, Straussa. I rzeczywiście tą muzyką po paru latach zająłem się tak na poważnie. To stało się moją domeną i moją miłością również. Natomiast to, co my z Lechem razem przygotowujemy w ciągu ostatnich 4 lat, bo tyle czasu się znamy i tyle czasu razem pracujemy, to są pieśni bynajmniej nie Wagnera. Zaczęliśmy od Straussa. Rzeczywiście Straussa gdzieś tam zawsze mieliśmy w planach. Rachmaninow, Musorgski. No raczej te cięższe pieśni z takiego fachu bardziej powiedziałbym przeznaczonego dla ludzi śpiewających cięższą muzykę. Ale zdaje się, że to pan był inicjatorem tego duetu, jeśli dobrze słyszałam. Tak, tylko to się nie odbyło jakby na gruncie opery. Ja oczywiście do opery bardzo chętnie chodzę i jestem, ale w operze raczej jestem po tej drugiej stronie, jestem raczej słuchaczem. A to co z Tomaszem, no to nasze spotkanie odbywa się na gruncie pieśni, czy muzyki kameralnej. W Polsce, czy w Austrii? No zaczęliśmy w Austrii, ponieważ ja mieszkam w Austrii, mieszkam w Wiedniu. Tomasz w Wiedniu bardzo często śpiewa i stąd ten pomysł w ogóle się pojawił. I no, oczywiście, że jest to bardzo pokrewne. No jest to też jest śpiew. Tomasz dalej operuje głosem. No ale jest to jednak zupełnie inny środek wyrazu niż opera i coś też no, dla mnie bardzo pięknego, ponieważ to jest bardzo intymny środek wyrazu. Ale to jest bardzo ciekawy duet, myślę, śpiewak i instrument, bo przecież to nie jest tylko akompaniament i partner, ale to jest też pierwszy słuchacz. My się spotykamy, po prostu analizujemy we dwóch, co autor chciał przekazać, co kompozytor chciał przekazać, no i potem szukamy jakichś wspólnych właśnie płaszczyzn, czy sprzeczamy się, dyskutujemy na ten temat, próbujemy to w taki sposób wykonać, w inny sposób wykonać. Jest to dla mnie fascynująca praca. Pieśń jest gatunkiem literackim. Ja jestem z mojego pierwszego zawodu aktorem i ten powrót właśnie do tej młodości mojej artystycznej, gdzie właśnie prezentowałem się jako aktor, gdzie bardzo dużo miałem do czynienia z tekstem, to jest coś fantastycznego. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że to w ogóle było możliwe. Ja bym to porównał do takiej burzy mózgów, czy jakiegoś, nie wiem, tak jak mam zespół badawczy. Najlepsze zespoły badawcze to są grupy ludzi, a nie jeden poszczególny naukowiec. I tak samo jest w muzyce. Właśnie to, że my wypracowujemy pewne pomysły muzyczne na zasadzie, że każdy z nas coś wnosi i potem wspólnie dochodzimy do jakichś tam często jeszcze innych różnych pomysłów i wniosków i odkryć. I to chyba to jest najpiękniejsze w tej muzyce kameralnej właśnie, to tworzenie wspólne.
Myślałam, że przyjdą panowie do nas z Schubertem. Cieszę się z Musorgskiego i Twardowskiego, tym bardziej, że wydaje mi się, że szczególnie ten drugi jest bardzo rzadko wykonywany. No ale jednak chciałam jeszcze zapytać panów, dlaczego właśnie te pieśni wybraliście dla nas dzisiaj? Musorgski jest nowym cyklem pieśni, który w tej chwili przygotowujemy we dwóch, który ja miałem okazję śpiewać już wcześniej z orkiestrą i myślę, że jest to taki ciekawy przykład właśnie na śpiewanie przez śpiewaka operowego muzyki kameralnej. Dlatego, że Musorgski był niezwykle właśnie operowym kompozytorem. I te pieśni, mówi się na przykład, że jest to najcięższy w sensie wolumenu, czy w sensie masy cykl pieśni, jaki został napisany w kameralistyce. Ja tak nie uważam. Jest też coś fascynującego w tym cyklu. Opowiada niestety o śmierci, bo to są tańce i pieśni śmierci. Ale no cóż, no... Myślę, że jesteśmy obaj zafascynowani tą kompozycją i jest ona w tej chwili jakby ta kompozycją, którą chcielibyśmy zaprezentować, którą przygotowujemy, z którą chcielibyśmy zachęcić również rozmaitych organizatorów wydarzeń kulturalnych do przedstawiania tego. A Twardowski? No Romuald Twardowski to w ogóle mi się wydaje jest osoba, która... To jest szalenie ciekawy kompozytor, który w moim przekonaniu jest w Polsce chyba wciąż niedoceniany. Twardowski był bardzo płodnym kompozytorem, jest w dalszym ciągu, żyje w stożu sędziwego wieku, ale zdaje się ma się świetnie i nie wiem, czy dalej komponuje. Niemniej jednak no, jego pieśni, które już troszeczkę więcej przestudiowaliśmy, no, to są naprawdę świetne kompozycje, które świadczą o jego ogromnej pomysłowości muzycznej, ale też i dużym znawstwie, jeśli chodzi o zarówno posługiwanie się instrumentem, jak i głosem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam Państwa na scenę klasyczną. Zwier ostrożna, śmierć serda bolna stuk. Strognula matka glianula strywożna. Polna bogaksa, mój druk. Bledne utra, już se motry dwa koszka. Płacze, tęskuje, lubię ty ode miłas. Zdriemnita niemnożka, ja posiszu za ciebie, kogama nic ty dzicia nie zumiela. Słyszę ciebie, ja spaju. Тише, ребенок мой, мечется, бьется, душу терзает мою. Ну да со мною он скоро уймется. Паюшки, баю, баю,
znamienieść i się nie stradanie. Pajuszki baju, baju. Proć ty prakratia, łaskaj swojeju, zgubisz ty radość maju. Niec. Mirny son ja młodzieńcu nawieju. Pajuszki baju, baju. Wstrzał zapaść i napiewać, choć mgnębienie, straszną pieśnią twoją. Widzisz, usnął on pod ciszeje pienie. Pajuszki, paju, paju. Волшебная ночка любая, трепетный сумрак весны. Внемлет, поникнув головкой больная, шепот на ночной тишины. Сон не смекает блестящие очи. Жизнь к наслаждению зовет. А под окошком в молчании полночи смерть ренаду поет. В мраке неволи суровой тесной молода себя нет твоя. Рыцарь неведомый, силой чудесной освобожу я тебя. Встань, посмотри на себя, красотою твой прозрачный блестит, щеки румяны волнистой косою. Стан твой как тучи обвит. Пристали глаз дыхание, ты обольстила меня. Слух твой пленился моей серенадой. Рыцарь я шепот твой звал. Рыцарь пришел за последний огород.
грешен твой стан. Упоителен трепет, о, за душу я тебя в крепких объятиях. Любовный мой лепет, слушай, молчи. Ты моя,
wód, biegut polki, niesucę koni i rzeki krasnie ciechut. Leid polnień, ludzi pijutce, sklonile sące, aj silniej, zakat bliższejet, nadzierutce bregi, siaje. Na polje brani truszyny w mrakie rozaszyś wsi ustichła i w nocnym tumanie stiena nie kynie. Tegda zaryna lunoju nabajewom swajom kanie kast jej sierkaja bielizną. Miejsca bitwy kruchom objechała ona. Na chłom podniawszysk oglianulась, остановилась, улыбнулась. Травниной паевой пронесся голос роковой. Кончена битва, я всех победила, все предо мною смирились бойцы. Жизнь воспосорила, я дружина, вставайте на смотр, мертвецы! Маршем торжественным мимо пройдите, войско мое я хочу сосчитать. В землю потом свои кости изложите, сладко от жизни в земле отдыхать. Годы незримо пройдут за годами, в людях исчезнет и память о вас. Скайте я желаю землю сырую, я притопчу, чтобы сын гробовую кости покинуть вовек не могли, чтобы никогда
jeśli równy nie byłeś, niewiele dostało, byś zostać mógł równym wśród innych tysiąca. Nie może być równość tam, gdzie ty się wtrącasz. Nie zwyciężony nigdy, a okryty chwałą. Orlant jestem, Kichocie, zgubion przez niestałą Anglikę. Mórz obcych niosła mnie toń rwąca na ołtarz słaby, kłamem czynność mą bez końca. Na ołtarz słaby kładłem czynność mą bez końca, której zapomnienie nawet nie rozwiął. Nie mnie z tobą się równać, bo najwyższa sława twoim się czynom należy. Twe imię ją ściąga, lecz obu nam obłęd odjął zmysły chwiejne. Niech pokona dumnego maura dłoń twa krwawa. Pisłam dzikiego syte, co nam urąga. Żeśmy równi w miłości naszej. Choć, panie Don Kichocie, głupstwa nic nie warte i szaleństwa ci umysł docena pomieszały. Żadnych podłości niskich ci nie zarzucały, po twarzy ludzkie złością i jadem przeżarte. Zawsze się twe przewagi wydawały żartem, gdy krzywdy prostowałeś, błądząc przez świat cały. Choć groźne czasy ciągle na ciebie spadały, ty spotkał zdrajcę podłe, zbrodniarze uparte. A jeśli twoja gładka Dulcynea wszędzie wzgardę dla ciebie miała, jako chleb powszedni, uchodząc przed miłością twą z dziewiczym wiankiem. Niechaj tobie w złej doli to pociechą będzie, że może Sancha Pancy, niedobry pośrednik, głupiec on, zimna ona. A tyś złym kochankiem.
serc, którym manche ozdobił swą chwałą. Łupem nawet bogatszym niż Jason z Krety. Rozum to rągiewkę wzniósł w górę niestety, kiedy raczej poziom otrzymać ją przystał. Ramię tome swe, swego siłę rozszerzało od kataju wschodniego po skały Gaety. Muza mądra i straszna, która synej podniety ryła wiersze swe w bronzie bohaterstwa z szołą. Ten, który w kącie zapędził wszystkich amatisów i sanic sobie cenił, gala ora czyny uniesiąc w strzemionach męstwa i miłości. Ten, co do milczenia zmusił Belianisów, którego niósł Rosynant przez wszystkie krainy, tu pod zimnym kamieniem złożył swoje. Widzisz, usnął on pod ciszaje pienie.